Witam wszystkich z mojej domowej siłowni. Jak widać, temperatura coraz wyższa, także trenuję się już w trochę innym stroju. Lato się zbliża. Zrobiłem sobie trening nóg. Ten trening Wam zaraz pokażę. Zrobiłem cztery ćwiczenia na czworogłowy, dwa ćwiczenia na dwugłowy, jedno na łydki. Na czworogłowy pokażę cały trening, na dwugłowy tam chyba jedno ćwiczenie. Także etap redukcji, drugi tydzień za mną. Waga aktualnie jakieś 125 kg, może już nawet niecałe. Także waga sobie powoli schodzi, ale pierwsze zmiany w sylwetce zaczynam tam dostrzegać. Nieznaczne. Myślę, że do lata forma będzie na plaży, jak znalazł. A jeżeli chodzi o starty jakieś moje, no to mam nadzieję, że kalendarz startów na jesień jakoś się tam wyklaruje, ale myślę, że jesienią gdzieś się wystartuje. W jakichś zawodach Elite Pro. Na razie taki typowo przedstartowy okres jeszcze przede mną, jak się pokaże ten kalendarz. Chciałem temat poruszyć o długości treningu jako tako, jako całości i efektywności tego treningu. Już wielokrotnie powtarzałem, że długość treningu nie oznacza, że ten trening jest bardziej efektywny, a najczęściej bardziej efektywny trening jest właśnie krótszy. Ostatnio właśnie podjechałem do mojego kolegi na trening, też ma domową siłownię. Zrobiliśmy wspólnie z chłopakami trening klatki bicepsów. Pozdrawiam Łukasza i Damiana. I oni zrobili mój trening. I po pierwsze, co zauważyli, że zrobiliśmy krótki trening, ale oni czuli efektywność tego treningu i zmęczenie w mięśniach dwa razy większe niż na treningu, który do tej pory robili. A zrobiliśmy 8 serii na klatkę, 6 serii na biceps. Tylko na co ja właśnie wyczulam z ludzi, z którymi trenuję lub których trenuję. Warto podkreślać i akcentować fazę negatywną powtórzenia, czyli trenujemy, robimy fazę ekscentryczną, koncentryczną i ekscentryczną trzeba akcentować, powoli opuszczać. Najwięcej mikro uszkodzeń w mięśniach, które warunkują potem wzrost mięśni, to jest przy fazie negatywnej powtórzenia. Warto ją akcentować, warto robić tą fazę negatywną, żeby ruch nie polegał jak najszybciej, tylko spięcie i powoli opuszczenie. Zapewniam Was, że jedna seria robiąc tą metodą jest dużo bardziej efektywna niż cztery serie takie właśnie, im więcej tym lepiej, następna, następna, następna. A to tylko już pomijam to, że traci się dużo czasu, no przecież robiąc dwie serie jednego ćwiczenia i sześć całościowych niż na przykład 15, przynajmniej mamy zaoszczędzone 20-30 minut. Przy drugiej grupie to jest kolejne 20-30 minut. Także mamy 40 minut do przodu i bardziej efektywniejszy trening. Ja zawsze staram się pokazywać przykład właśnie trening Doriana Yatesa. Zobaczcie, jak on wręcz celebrował każde powtórzenie, czyli skurcz, powoli rozkurcz. To jest przy każdym, czy to jest przy klatce, czy to jest przy, nie wiem, przy plecach. Zawsze jest przytrzymanie i powolne opuszczenie. Chłopaki mówią, że zrobili ze mną ten trening i czują tak bicepsy i klatę jak nigdy dotąd, mimo że zrobiliśmy trening dwa razy krótszy niż oni zwykle robili ten trening. Także to mnie właśnie tak trochę skłoniło do nagrania tego filmiku i podzielenia się z Wami tą refleksją, bo naprawdę spróbujcie trenować krócej, intensywniej, bardziej mądrze i ten trening będzie dużo bardziej efektywniejszy i zobaczycie lepsze postępy, jestem tego pewny. Tylko trzeba troszkę zmienić technikę ćwiczeń i trzeba troszkę ćwiczyć mniej. No.
trenując mniej, ten trening będzie z automatu będzie bardziej intensywny, ponieważ nie macie w głowie następnych serii, że jeszcze muszę, jeszcze 4T, 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 podświadomie się oszczędzacie. Po prostu robicie co trzeba. Mięsień jest w danej pozycji już zaatakowany, ściorany. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, idę do kolejnego i do kolejnego. Tego trzeba się nauczyć, bo też powtarzam, że początkujący, trenujący, oni nie mają takiej zdolności do trenowania tak mięśnia jak bardziej zaawansowany zawodnik, czy kulturysta, czy tam trenujący na siłowni. Oni muszą, żeby było śmiesznie, trenować troszkę więcej objętościowo. Większą objętość muszą, żeby nauczyć się trenować te mięśnie intensywnie. Ale jeżeli już no, będziemy podstawowe czucie mięśniowe, jakąś tam siłę, żeby tych ciężarów większych używać, warto po prostu trenować mniej. A czas to pieniądz. Już nie wspomnę o tym, że efekty w sylwetce będą lepsze. Także tyle na dzisiaj ode mnie. Zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Subskrybujcie mój kanał. Piszcie w komentarzach ewentualnie, jakie tematy poruszyć. I zapraszam Was na mój trening nóg. Na razie, trzymajcie się. Oof.